chłop. No jest. Nie zobaczycie. Jedynie tylko tył. Ja już rzucony. Jadę inną trochę drogą, bo jest taki mały remoncik przed rondem i tam jest za wąska uliczka, żeby przejechać, więc jadę sobie inną trasą, którą już kiedyś jechałem. Tata mi teraz niedawno o niej powiedział, ale jechałem jeszcze wcześniej, co jak jeszcze wiecie co, nie nagrywałem jeszcze tym moim zestawem w wysokiej budzie. O jest, E42, E43 i pasuje. Dobra, wolno, jedziemy. Zadać. Niech się pani posunie. Dark. Cyk. Cyk. I się chowamy. Jej. Ja sobie już tak jadę z pół godziny w korku, jak nie więcej. Ale za 2 kilometry... weekend! Piąteczek przed 14, więc pasuje. Chociaż no, szkoda, że dzisiaj nie załadowałem, ale widzicie, taka kolejka, że nawet bym... wątpię, żebym załadował 30 km do załadunku na poniedziałek. Dzisiaj raczej nie wiem, czy by się udało załadować. Zanim dojadę, to... o jest. Trochę potrwa. No, życie byłbym przed 15 może. Nie wiem, co się stało. Jedziemy, stoimy, jedziemy, stoimy. Więc trudno jest ocenić. Na radiu cisza. Nikt się nie odzywa. Nawet sobie wyłączy CB już. Jest włączony. Ma 3 pasy, ta minuta. Za 1,5 kilometra zjeżdżam, więc zaraz się będę wbijał na prawy. Tam już sobie kierunek, cyk, wpuszczą czy nie wpuszczą? Tamten wpuszcza, dobra. Ja jednak nie wpuszcza. Puści ładnie, podziękujemy i pasi. Pauzunia. Trzy godzinki 44. I weekend. Tutaj jadą sobie obiad. Naczynia pomyte, kuchenki jeszcze nie chowam, bo jeszcze herbatę sobie zrobię. No widzicie, takie zabezpieczenie, żeby olej nie pryskał. No tak stoję sobie przy krawężniku, więc pasuje. Moje ulubione miejsce. Krawężnik od strony kierowcy bądź od pasażera. Jest gicior. Idziemy do sklepu, coś kupić. Zrobimy sobie spaghetti, nie Seba? No pewnie, będzie kebolo. Tu Seba tam stoi busikiem.
będzie smacznie jak u mamy. Dokładnie, mieszkałem od siebie tam ile może? 10-15 km. No, coś takiego i kurde widzicie, widzimy się w trasie. W domu się nie można spotkać. Nie ma czasu. W trasie to wszędzie. Dobra, wchodzimy do sklepu, więc przestanę na chwilę nagrywać i widzimy się za chwilę. Można przychodzić, można. O. Dobry, Makłowicz jestem. Dzisiaj serwujemy frytusie. Będzie spaghetti. Proszę bardzo. Tutaj. Opsa. Słodko kwaśny. Makaronik Barilla. Co jak co, trochę mu pomogę, żeby nie robił sam. Nie, no bez spokoju, panie. Świecąca umywalka. Made in Stachu Jones. Tutaj myślę, że raczej nie wezmą, ale siedzonka weźmiemy, stoliczek też, bo to różnie bywa. Najwyżej ukradną ziemniaki i makarony. Cyk. Proszę bardzo. Świecąca. Weekend się skończył. Niestety. Trzeba ruszać. 3 minuty motków. Składamy, aby przyjechały. My wyjeżdżamy. Wolna, wolna. Tam nie wiem, czy będzie widać, ale tam busik Seby stoi. Cyk, ładnie wychodzimy. Jazd 28 km do załadunku. No, kierownic nie poprawiłem, ale dobra, to sobie poprawię na spokojnie. Opsa. I jedziemy. Koniec tego dobrego. Jedź 7 km. Ok. Kierownica poprawiona. Dzięki Sebo za zajebisty weekend. Było zajebiście. Oby więcej takich weekendów było. Jadę na pusto. Ale jest git. Mrugnął kolega. Podziękujemy. I ciśniemy. Przyjechałem na firmę. O 7, czyli za 7 minut otwierają bramę i wjeżdżamy. Przynajmniej spróbuję wjechać. Klapki sobie poszły tu. Weekend zleciał bardzo szybko. Aż można powiedzieć za szybko. Od piątku stałem od godziny 16. Albo 15 coś takiego.
ładuje do Niemiec, okolice Dortmundu. Nie ma to jak wpisujesz numer referencyjny i transportu nie znaleziono. Aj, Boże, Boże. To jest 7.15, kurde, niby tu spytałem, bo jeszcze panie sprzątaczki sprzątały. I kurde pytanie, czy... No mówiła, że 7.30 zaczynają. Siema, siema, witam 4 września. Ja sobie tutaj kręciłem 4-5. Bo jak wiecie, tam wszedł ten nowe prawo. Kurczę, zapomniałem, jak to się nazywa. Coś tam mobilności chyba, jak dobrze pamiętam. No i że ja teraz jechałem na 3 tygodnie, tak jak już mówiłem, można powiedzieć, na początku tego filmu. No to tak, zrobiłem dwie ski czwórki, no i trzeci skrócony nie można zrobić, więc proszę, 40, za 5 minut, no za 7 minut włożę karty, żeby było te 45.02, żeby zaliczyło, bo to kurczę różnie bywa. I tak, no i sobie dzisiaj ruszę, dolecę sobie do Zgorzelca, zatankuję sobie, już jest tam 15, za chwilę 15.30, więc nie będę wjeżdżał do Niemiec, bo co, przyjadę Drezno, no i potem wiecie, będzie trochę późna godzina, piąteczek jest dzisiaj, no ale wiecie, tak, też dużo kierowców, mi się wydaje, że dużo kierowców wyjeżdża, też tam, nie wiem, na przykład czwartek albo piątek. No i te parkingi po prostu mogą być zawalone. No ja zanim dolecę, to jest tutaj okolice Wrocławia, za Wrocławiem, więc zanim dolecę do Zgorzelca, to pewnie będzie minie tak 2,5 godziny, więc to będzie 18, zanim zatankuję, zanim to, więc to też potrwa, więc widzicie, no. Tak to wygląda. Mamy piątek 10, czyli za tydzień w czwartek. Wracam do domu, zamieniamy się z tatą. Będą wymienione tylna oś w ciągniku, będą wymienione nowe opony na bliźniakach. Sobie tutaj zrobiłem małe zakupy. Chipsy, te płatki, bo miałem ochotę na płatki śniadaniowe, cini minis, cynamonowe. No i tak widzicie, to wygląda. Wszystko sobie trzeba poprawić, żeby to kurcze jakoś wyglądało. O, dobra. Może nie jest jakoś super, ale... No, trochę
pauzowało kierowców, ale jest już trochę późna godzina. No to telefon mi się ładuje, już powoli będziemy ruszać. Cyk. A psa. 4,58. Do rozładunku jest 967. Zobaczcie, pustki, ciężarówki prawie nie jeżdżą. Oczywiście zakazu nie ma, skończył się. Ten weekend można normalnie jechać. To chyba pierwszy weekend, jak można jechać, z tego co wiem. Tu ostatnio fotoradar stał. Jak ostatni raz jechałem. Zobaczymy, czy też stoi teraz. Chociaż tamtą nic nie pokazuje. Ale to różnie bywa. Można fajnie sobie na odcięciu lecieć, oczywiście tam gdzie trzeba zwolnić, no to się zwalnia, co nie? Bo to trafi się na fotoradary i kurde będzie się płaciło. O, ostatnio tu stał po lewej. O, tutaj. No jak widzicie, nic nie stoi. O, cyk. Ta ciężarówek 60. No problem. Mam jeszcze 242 km do zrzutki. Widać? No widać. No 242 km do zrzutki, zrzutka na poniedziałek. No ale to oczywiście na spokojnie. Zostanie mi tak 130 do rozładunku. Zostanie mi tak 130 na rozład, do rozładunku, więc tak jeszcze 110 km. Mam taką fajną, znaczy fajną, nie fajną. Mam taką stację, na której właśnie z tatą stajemy, jak jedziemy z Gorzelca. Bo to akurat tak się trafia, że zawsze tam można dojechać. Czasami jak pójdzie tam 7 godzin, nie, przepraszam, 8 godzin z czymś, można tam dojechać na spokojnie. Siema. Mamy niedzielę, 6 września. Jest, za 4 dni do domu. 10, w czwartek zjeżdżam. Już koniec tej trasy. Zbliża się ku końcowi. 3 tygodnie to słuchajcie, jednak nie wiem, no, dla mnie za dużo, 3 tygodnie to makabra. No, słuchajcie, jest 11:38. O 11:10 wstałem, ogarnąłem się. I co, czas na śniadanie. Dzisiaj zjem sobie, kurde, płatki z mlekiem. Taką miałem ochotę na to, że aż sobie, kurde, kupiłem płatki. Oczywiście w Polsce. Cini Minis, te cynamonowe. Więc będę zaraz działał. Co na obiad? Jeszcze nie wiem. Może to tyle sobie zrobię. Może co? Pod wieczór zaliczę sobie kąpiel, duszę. I co, poniedziałek się zacznie.
kierowcy, to zawsze załaduje to, co czasami załaduje, czyli lobówko do Belgii, przerzut z Belgii do Niemiec i z Niemiec załaduje okolice Zagłębia i do Polski, rozładuje, załaduje tacie i zamiana. Więc widzicie, ja już znam cały plan. Taka, można powiedzieć, teleportacja. Bo widzieliśmy się jeszcze przed chwilą. Jeszcze przed chwilą, można powiedzieć, na rozładunku, jak podjeżdżałem. A teraz już jestem załadowany. O, fotoradar nawet stał, widzicie. Dobra, zakryję kamerę, bo policja